Cześć, w dzisiejszym filmie zamierzam zweryfikować tezę, czy CRS to jest tylko switch, czy może też robić za router. Powszechnie panującą opinią na różnego rodzaju forach związanych z mikrotikiem jest to, że CRS może robić tylko za switcha i nie bardzo nadaje się na router. Ja tutaj mam konkretnie CRS-a 326 24G 2SRM, czyli tą wersję rakową z dwoma gniazdami SFP+. I ten switch w tej chwili jest u mojego taty w piwnicy. Tutaj, jak widzicie, z tej strony wchodzi światłowód. Ten światłowód kończy na tepelinku u mnie, którego pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. I tak samo też od tego switcha idzie jedna ze skrętek do tego tepelinka. I po prostu mam to tam zbondowane. Mam agregację linku zrobioną po prostu. Ja potrzebuję w jednej z lokalizacji zastosować coś, co będzie switchem i najlepiej jednocześnie routerem. W związku z tym stwierdziłem, a może to wystarczy, może ten CRS byłby ok. No i ponieważ takiego posiadam już w jednym miejscu, no to mogę go sobie przetestować. No i oczywiście nie zamierzam go stąd demontować, no bo to byłoby bez sensu, żebym go stąd wyciągał, odpinał te wszystkie kable. Ponieważ mam go wpiętego od drugiej strony, od swojej piwnicy, dwoma różnymi łączami, czyli mam światłowodem go wpiętego i mam wpiętego go również skrętką, to mogę go przecież przetestować sobie, odpowiednio go oczywiście konfigurując, jako zwykły router, który będzie robił tam natowanie, WireGuarda, bo generalnie o te dwa zastosowania mi chodzi, te dwa zastosowania zweryfikuję, także zrobię testy WireGuarda i zrobię testy na to, jaką przepustowość on uzyska. Oczywiście na czas testów przepnę go bezpośrednio do CCR-a z drugiej strony, a nie do TP-Linka. No i podepnę się komputerem do tego przewodu LAN, który wychodzi z niego, no i po prostu wepnę się normalnie skrętką bezpośrednio niejako w niego, no bo taką możliwość posiadam. To jeszcze może jako ciekawostkę podam, jak w ogóle tutaj sieć jest rozwiązana od strony mojego taty, bo chyba tego wam nie pokazywałem, a nawet jeśli to bardzo dawno temu. Czyli tu widzicie jest CRS, tutaj na dole jest dysk twardy WD MyCloud jakiejś starej serii. On jest tutaj zasilany z 12V, switch jest zasilany z 24V. Tu jeszcze jest też antenówka zrobiona, czyli jest jakiś rozdzielacz antenowy ze wzmacniaczem Telewesha. Tutaj, jak widzicie, są różnego rodzaju PoE na początku. Jeden idzie do APK-a w domu, pozostałe do jakichś innych access pointów. Tutaj na górze leży sobie 951 wersję 100 MB portami. Ona robi z access pointa w garażu, dlatego już tutaj nawet zasięgu telefonu komórkowego za bardzo nie ma, więc Wi-Fi calling się bardzo przydaje. Jak zauważyliście być może, to w tej szafce nie ma nigdzie zasilacza, dlatego że zasilacz jest osobno. Zasilacz buforowy mam umieszczony w takiej skrzyneczce tutaj eleganckiej. I tutaj wewnątrz tej skrzynki są dwa akumulatory AGM 7 Ah. To jest zasilacz tutaj znanej firmy Pulsar. I tutaj wewnątrz, jak sobie to otworzymy, to jak widzicie, są dwa akumulatory AGM, które zresztą i tak powinienem już zaraz wymienić, ponieważ to są jakieś no-name'y, chcę tu wstawić SSB. To jest oczywiście płytka zasilacza sama, z tyłu jest przetwornica 24 V na 12 V do zasilania tego dysku twardego, dlatego że dysk twardy też jest na podtrzymaniu tutaj awaryjnym. No i ponieważ jest zasilanie z 12 V, no to wstawiłem przetwornicę, która zamienia te 24 V na 12 V i bezpośrednio go zasila. Także tak to wygląda. Ok, mam już całość tutaj zapiętą u siebie i jedną rzecz inaczej zrobiłem niż pierwotnie wam podałem, dlatego że nie ma sensu przepinać tak naprawdę tego SFP w ogóle, bo i tak ten switch jest spięty dwoma kablami LAN z CCR-em, więc nic to mi kompletnie nie zmieni. Tu i tak jest bonding, więc 2 gigabity polecą, tu jest tylko gigabit, więc nie będzie problemu. No i tutaj miałem zapięty ten 24 port do tamtego CRS-a, do portu pierwszego. Oczywiście wyłączyłem bonding na tym porcie najpierw, zanim się tu wpiąłem. I po prostu zrobiłem najprostszą konfigurację, jaką się da, czyli najzwyczajniej w świecie odpiąłem ten pierwszy port w ogóle od czegokolwiek, czyli on ani w bondingu, ani w bridge'u nie jest. No i do niego się dopiąłem i zrobiłem tutaj sobie na nim serwer DHCP, jakby to po prostu miało robić za router, który będzie natować wszystko. No ale resztę to już wam przy komputerze pokażę, jak to wygląda. Mamy odpalonego naszego winboxa, no i tutaj, teraz jak to w tej chwili wygląda? Przedtem było tak, że to jak w bonding wszedłem, to w tym bondingu miałem jeszcze dodatkowo dodany ten port pierwszy uplink. W tej chwili on jest wyjęty z tego bondingu, nie ma go też w bridge'u w ogóle. Jak tu popatrzymy sobie w bridge'a, to też go nie ma. No i po prostu na porcie 1 skonfigurowałem DHCP serwer. Tu widzicie, DHCP serwer jest na tym pierwszym porcie skonfigurowany. No i oczywiście dostałem tutaj IP-ka jakiegoś z tego serwera DHCP. Zresztą tu jak sobie wejdziemy w listy, to ładnie widać. No i oczywiście nic więcej tutaj nie ma, bo tylko jest ten mój komputer tutaj podpięty. Oczywiście dodałem też fast tracka na początek i maskaradę najzwyklejszą w świecie. No i najpierw z włączonym fast trackiem sobie przetestujemy całość do CCR-a.
TCR w tej chwili pracuje na maksymalnej częstotliwości taktowania. Przestawiłem go ostatnio na te testy, dlatego że już mnie to wkurzało też trochę, że on mógł być wąskim gardłem, więc w tej chwili jest na maksa do wymyślnej konfiguracji. Tu mam jeszcze odpalonego profila, też żebyśmy widzieli, jak będzie wyglądało obciążenie tego CRS-a. No i co? Jesteśmy na komputerze tutaj. Ja tu już wcześniej sobie oczywiście wstępne testy jakieś robiłem. Najpierw damy receive'a, czyli najpierw przetestujemy sobie pobieranie. 20 połączeń. To jest IP CCR-a i lecimy. No i jak widzicie w fast tracku zamykamy port tak naprawdę, no bo tu już widzimy, że CPU leci na 66%. Ale leci te 940 megabitów, więc realnie pewnie tam jest praktycznie gigabit na porcie. No, prawie gigabit można powiedzieć. Momentami pokazuje więcej, ale to jest bzdura akurat, bo tu nie może być więcej, bo jest tylko jeden kabel zapięty. Także jest przyzwoicie. Przetestujmy sobie senda jeszcze. No tu jest nieco gorzej, przy załączonym fast tracku mamy 85% CPU, ale też przekracza 900 megabitów. Więc jest dość przyzwoicie. Tutaj profila jeszcze może popatrzmy. Także tak to wygląda. Ale to jest przy włączonym fast tracku. Przypominam, wiele konfiguracji jest takich, jak macie na przykład kolejki, że nie da się używać fast tracka. Docelowa konfiguracja też będzie taka, że ja nie będę mógł fast tracka używać. On się najpewniej i tak sam wyłączy, jeżeli się tam włączy firewalla reguły. Więc ja po prostu wezmę i tego fast tracka najzwyczajniej w świecie wyłączę w tej chwili. I zobaczymy, jak to się teraz zachowa. Teraz mamy senda, czyli wysyłanie. No i widzicie, CPU 95%, 94% prędkości. No, przekroczyło jednak te 400 megabitów. Ale CPU, mówię, 95%, 100%, więc tak naprawdę procesor się kończy w tym CRS-ie. I szału wielkiego nie ma tutaj. Aczkolwiek, no nie ma tragedii też, powiem szczerze. Jak na ten rozmiar pakietu, jak na takie obciążenie, jak na taki słaby procesor, jaki to ma. Dobra, spróbujmy teraz drugą stronę, receive. No i co, CPU tylko na 70%, nie chce więcej? Ciekawe. A dlaczego to CPU się nie chce bardziej obciążyć? To jest dziwne. Ciężko mi tu wytłumaczyć, że 80% jest i nie chcę wyżej pójść. Powiem szczerze, że wcześniej testowałem i szedł wyżej. Szedł do 100% i szedł tam do 700 megabitów, dlatego jestem zaskoczony teraz. A teraz w ogóle na 100% poszło CPU, więc też do końca nie wiem, dlaczego tak jest. Ale tak jak wcześniej już mówiliśmy, no to jest tak naprawdę switch, a nie router. I powiem szczerze, że jak na switcha, to i tak niezłe wyniki uzyskujemy. I oczywiście to jest z wyłączonym fast trackiem. Z włączonym fast trackiem widzieliście, że było tutaj, że był tutaj gigabit, więc w niektórych przypadkach jak najbardziej zastosowanie tego switcha jako routera wydaje mi się sensowne. To jestem nawet szczerze mówiąc trochę zaskoczony. Spodziewałem się, że będzie to nieco gorzej wyglądać. Na papierze oczywiście tam MikroTik podaje, jakie to ma parametry i spodziewałem się parametrów na poziomie 2011, bo to gdzieś może troszeczkę lepszy, bo tak mniej więcej wynikało z dokumentacji. No ale tutaj jak widać nie jest tak źle. Zobaczymy jeszcze może bold w obie strony. Tutaj to pewnie się całkiem wyłoży. No 200 na 200, więc można się było spodziewać podobnie jak wtedy połowa po prostu z tych 400. No tam gdzie ja go chcę zastosować, to niestety nie da rady. Za słaby będzie. Tam inny patent będzie zrobiony w takim wypadku. Po prostu CAP AC będzie robił za router. To wam później pokażę w innym filmie jeszcze. Bo też tak można CAP AC ma dwa porty LAN, więc spokojnie może za router robić. A chcę się po prostu z pewnej lokalizacji pozbyć CCR-a, bo on tam jest też zdecydowanie na wyrost. Skonfigurowałem jeszcze WireGuarda, żeby przetestować, jaką wydajność będzie to miało w WireGuardzie. Najpierw sobie dam receive'a. Standardowo 10 sesji, oczywiście test do CCR-a. Po jednej stronie WireGuarda mam IP-ka 192.168.113.1, po drugiej stronie .2, czyli CRS jest .2, CCR jest .1. No i sobie będziemy testować oczywiście do CCR-a i zobaczymy, jakie będziemy mieć prędkości. To jak widzicie, oczywiście CPU jest na 95%, więc na maksa jak się tylko da. No jak widzicie, po samym WireGuardzie leci tam te 180 prawie megabitów, tutaj 170 z hakiem. Tu mi pokazuje 166, ale oczywiście to jest test TCP, więc dochodzi na główek TCP, który no troszeczkę tutaj zabiera z tej przepustowości UDP portu. No i jak widzimy, szału jakiegoś wielkiego nie ma, tragedii też nie ma, no 170 megabitów, 180, jak na WireGuarda, całkiem przyzwoicie jak na tego typu urządzenie, które tak naprawdę, przypominam, jest switchem, a nie routerem. No dobra, przetestujmy w drugą stronę jeszcze wysyłanie, tu wielkiej różnicy nie ma, może tam 10 megabitów różnicy, też koło z tych 170 leci, trochę mniej, 160 kilka. Też CPU na 90 kilka procent, więc tutaj jak widać w WireGuardzie takie przepustowości, więc w pewnych zastosowaniach do WireGuarda też jak najbardziej może się nadać to urządzenie. Ja już widzę, że u mnie to niestety za słabe będzie, no i muszę po prostu tam zrobić inny trik, ale to już wcześniej o tym mówiłem, że po prostu tam CAP AC będzie robił za router.
Okej, ja tu jeszcze na wszelki wypadek przetestowałem, jakby to wyglądało przy wyłączonym fast tracku, dlatego że przedtem te testy, które Wam pokazywałem, tego WireGuarda, były przy włączonym fast tracku. Przepustowości są praktycznie takie same, niewielka jest tam różnica, praktycznie pomijalna. Wynika to z tego, że no, ten fast track tak naprawdę nie powinien wpływać w żaden sposób na ten tunel, no bo i tak ruch, który leci przez ten tunel, nie będzie przechodził przez fast tracka. Więc no tutaj, jak widać, no, nie mogło mieć to wpływu, jeszcze to potwierdziłem na wszelki wypadek. No jak widzieliście, tak wygląda wydajność tego routeru switcha. Celowo mówię router switcha, dlatego że tak naprawdę no, ludzie na to switch mówią, no bo to jest CRS, Cloud Router Switch, no chociaż router ma też w nazwie, ale opinie generalnie wszędzie na jakichś forach internetowych, na Facebooku, na grupach Mikrotika są takie, że to powinno robić za switcha, a nie za router. Jak się okazuje, nie do końca. Sam byłem też tego zdania do tej pory, że to powinno robić tylko za switcha. W pewnych okolicznościach może robić za router, zwłaszcza jeżeli macie prostą konfigurację, gdzie ten sam fast track Wam wystarczy. Oczywiście, jeżeli macie więcej pieniędzy, to zawsze warto kupić jakieś urządzenie, które będzie dedykowanym routerem i będzie miało większą wydajność, ale w pewnych zastosowaniach, gdzie, nie wiem, ktoś korzysta z tego sporadycznie albo naprawdę te transfery są niewielkie, bo na przykład łącze do internetu to jest tam 100 czy 200 megabitów i nie macie też potrzeby na przykład korzystania z firewalla czy z kolejek, to jak najbardziej można używać tego w takim zastosowaniu. Nie wiem, czy to bym polecał zastosować, ale jest to dopuszczalne, nie jest to jakiś błąd w sztuce. Po wyłączeniu fast tracka te przepustowości są odpowiednio niższe, więc tutaj też tylko trzeba pilnować. No ale ogólnie dowiedziałem się przynajmniej czegoś. Ja wiem, że w swoim zastosowaniu tego nie będę mógł użyć, no bo po prostu będzie za słabe to urządzenie i to jest dużo słabsze tak naprawdę na papierze niż CAPAC nawet. Właściwie to chyba by było wszystko, jeżeli chodzi o ten router switch. Jeżeli ten film Wam się podobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli film Wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.